Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść chromym do życia, niż z obiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, na początek chciałem przypomnieć zdanie, które jest bardzo ważne dla całego życia chrześcijańskiego, naszego życia rodzinnego, realizacji powołania, dla naszych tu rozważań w Kościele Świętej Anny. Ono już oczywiście tutaj było przytaczane, ale jeszcze raz. Święty Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, w 4:18. My, chrześcijanie, wpatrujemy się nie w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. To jest klucz dla życia duchowego. Kochani, pozwolę sobie reminiscencję z wakacji. Dzisiaj 1 października, ale tak znieczulony przez czerwoną kartkę w kalendarzu. Kiedy tydzień temu miałem to szczęście siedzieć nad jeziorem i patrzeć się na jego tafle, a wyczytałem w przewodniku, że to najgłębsze jezioro w okręgu, 56 metrów. To mówiłem, ładny widok jest, ale gdzieby tam zajrzeć na te 56 metrów. To jezioro ma tysiące lat. Przed Chrystusem była tam jakaś osada. Ile w tym jeziorze musi być jakiś, nie wiem, dzid starych, może czołg ruski jakiś, haczyków, wędkarzy, to tysiące pewnie. No strasznie ciekawe takie jezioro niespenetrowane. Widać tylko niestety powierzchnię. A 56 metrów cała Święta Anna by do tego jeziora weszła. I jeszcze raz przypomnę to, co niewidzialne, a widzialne, fascynujące rozmowy wędkarzy. Ja mogę tego słuchać jak filmu kryminalnego, że jak trzcina jest tak, to będzie brało, a jak tak, to nie bierze. A jak wiaterek jest taki z przerwami, to będą brały płotki, a jak bez przerw, to okąty. Jeden wędkarz patrzył się na zegarek i mówił jeszcze 3 minuty i powiedział, dobra, od tej chwili ryby nie biorą. Drugi mówi, panie, to pan bajki opowiada, co ryby mają zegarek? Nie, proszę pana, jak słońce zejdzie z tafli jeziora, przestaną brać. A tamten mówi, ale zobaczy pan, że jeszcze złapie. Nikt nie złapał. Proszę państwa, dlatego Jezus wybierał wędkarzy, rybaków. Specjaliści od wpatrywania się w otchłań, której nie widać. I ja teraz, kiedy patrzę na was, to mi się przypomina to jezioro, taka fala mała, taki szronek na tym jeziorze. Ale proszę państwa, w waszym życiu jest głębiej niż 56 metrów. Przynieśliście dziś do kościoła, przynieśliście smutek, ktoś przyniósł depresję, ktoś przyniósł radość, ktoś przyniósł wczorajszy grzech, ktoś przyniósł nadzieję, coś się fantastycznego stało. No i ja tylko widzę wasze twarze, zasłuchane, uśmiechnięte, smutniejsze, bardziej radosne. A tu, proszę państwa, jest ocean pod spodem. Więcej niż 56 metrów. I teraz przychodzimy do kościoła, żeby się właśnie spojrzeć w tamten ocean. Pamiętacie, w kościele też, proszę państwa, często patrzono na rzeczy tylko widzialne. Chodzisz do kościoła? Przykazania zachowujesz? W pierwszej komunii byłeś? Świetnie, wszystko dobrze. A pod spodem co? A dlaczego chodzisz do kościoła? Jezus zawsze pytał, a dlaczego? A po co? A czego chcesz? A czego pragniesz? Groby pobielane jesteście. To jest jeden z najbardziej, proszę państwa, drastycznych przykładów. Ale Jezus to genialnie wychwycił. Grób, marmur, kwiaty. Państwo wiecie, jak teraz niektóre groby wyglądają. A przepraszam, o tym, co w środku, to nawet nie będę mówił, bo jesteście po obiedzie, to... No właśnie, ta różnica.
pół metra od marmuru rozkładające się zwłoki ludzkie, największy smród świata. No, takie są realia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ludzie ciągle patrzą, znaczy no ludzie, wielu ciągle patrzy, proszę księdza, mąż mi powiedział, a ja do niego zadzwoniłam, a wczoraj zrobiłem, a on przyjechał, a to czy ta, o tu upadłem, to głębiej, co ty mi mówisz o falach? Wejdźmy głębiej, bo to wszystko gdzieś ma swoje źródło. Wspaniały przykład dzisiaj przynosi nam pierwsze czytanie z Księgi Liczb. Tych dwóch, Eldad i Medad, wpadli w uniesienie prorockie, chociaż, jakby to powiedzieć, nie przyszli na nabożeństwo, że tak powiem, przenośni, czy na zebranie u Mojżesza, ale Duch wstąpił też i na nich. I teraz Jozue, późniejszy wielki bohater Izraela, który jest napisany w Piśmie Świętej, od młodości swojej był w służbie Mojżesza. Wyobrażasz sobie taki młody człowiek, który, o, on jest figura, on uwodza całego Izraela, od dzieciństwa jest, od młodości. To jest podsekretarz stanu jakiś tam, prawda? I teraz on mówi do Mojżesza, Mojżeszu, nie przyszli tutaj do nas, a tam sobie prorokują, zabroń im. Wydawać by się mogło, że to taka troska Jozuego o czystość całego kultu, całego dzieła, do którego Izrael był powołany. Ale tu chodziło zupełnie przecież o coś innego, co Mojżesz natychmiast demaskuje, mówiąc, co ty zazdrosny jesteś? Jozue, zazdrosny jesteś? Proszę Państwa, bo Jozue miał jeden motor do swojego życia. I ja jestem ten od Mojżesza. My mamy motory do swojego życia. Niektórzy, to znaczy do życia albo do wegetacji. Dziewczyna będzie miała motor, jestem przystojny. No. Jestem przystojna, chłopaki się za mną oglądają, ciągle nie chcą zdobywać. Ktoś inny będzie miał motor, jestem bogaty, mam kasę. Jak sobie przypomnę, ile tutaj jest na kartach kredytowych, to mi się chce żyć, chodzę. Ktoś inny właśnie należy do grupy religijnej, elitarnej, jego spowiednikiem jest ksiądz docent doktor habilitowany, z tym biskupem jest per ty i z papieżem był na śniadaniu. I on po prostu patrzy, mówi, co wy wiecie o życiu religijnym. I teraz Pan Bóg przychodzi i odcina nam motor. Grupa religijna się rozsypuje. Ktoś ci mówi, że wcale taka przystojna nie jesteś, że tu dużo wad w tej twojej urodzie. Albo po prostu czas zaczyna motor wyłączać. Rozumiecie? Bo motor jest niewidzialny. I Pan Bóg chce nam pokazać, co cię napędza, a pokazuje to często przez to, że ten motor wyłączy i wtedy następuje kryzys. Ludzie ani ręką, ani nogą nie mogą ruszyć. Z łóżka nie mogą rano wstać. Jakim Pan Bóg motor wyłączy. Bo miałam chłopaka, no tak mnie po rękach całował. Mówił mi, myszko, aniołeczko i truskaweczko w sezonie zbiorów mówił do mnie. A wczoraj zadzwonił i powiedział, że sorry, Gośka, zakochałem się naprawdę tak w twojej najlepszej koleżance i bierzemy ślub. I dla niej nic nie istnieje. Świat nie istnieje, matka nie istnieje, Bóg nie istnieje, ksiądz nie istnieje, nic nie istnieje. Pan Bóg mówi, widzisz na czym jechałaś? Widzisz, na czym jecha? Ja rozumiem, że to jest wstrząs dla każdego człowieka, ale jeśli ktoś zupełnie przestaje funkcjonować w tym momencie, to znaczy, że twoim motorem był ten chłopak, ta twoja praca, którą straciłaś, bo z hukiem wyleciałeś. Motorem Jozuego było to, że on jest przy Mojżeszu, a nagle Mojżesz powiedział, i Mojżesz mu chce przerzucić zwrotnicę. Jozue, ty nie bądź dumny, że ty jesteś blisko mnie, tylko ty się cieszysz, że Bóg daje moc ludziom. Bóg daje proroctwo, by wszyscy prorokowali. Oby wszyscy prorokowali. Kochani, jest w Piśmie Świętym ten cytat, też radzę go zapamiętać. Mówi psalmista, wszystkie moje źródła są w Tobie. Każdy człowiek ma wtyczkę taką na zasilanie. Proszę Państwa, w co ją masz wetkniętą? I szczęśliwi ci, którzy mają wtyczkę wetkniętą w Pana Boga. Przyjdą na nich kryzysy, przyjdą na nich smutki. Będą łzy. Będzie smutek. Albo patrzcie, jak, przepraszam za porównanie, jak nasz Jan Paweł II jechał, jak czołg. Strzelali do niego, krytykowali go, choroby go jedne, a on do przodu. Dosłownie na tym swoim wózku jeździł po Polsce, windami, jeździł samolotami, latał i wjeżdżał prosto do naszych serc, dlatego, że miał wtyczkę w Pana Boga włączoną. I widać to było, kiedy się modlił na Wawelu. Kiedy nam Pan Bóg zmontuje nieraz jakiś taki kryzys, żeby nam pokazać, na co jeździmy, to my z powrotem tą wtyczkę chcemy koniecznie wcisnąć w to samo miejsce, żeby ten chłopak zadzwonił, żeby mnie do tej pracy przyjęli. Żeby jakaś operacja plastyczna mi przywróciła urodę, która mnie niosła przez lata. I tu jest bitwa z Panem Bogiem, że Pan Bóg chce dać nam źródło, właśnie życie wieczne. Żebyśmy mieli wszystkie źródła w Tobie, znaczy w Nim.
Redukujemy często pragnienia w takich sytuacjach trudnych. Nie wierzymy w to, że my możemy mieć taką moc i siłę i jedziemy na byle czym. Kiedyś w poradni rodzinnej mąż z żoną przyszli, bo coś tam się między nimi źle działo w tym małżeństwie i duszpasterz chciał ich sprowokować do rozmowy między sobą. No porozmawiajcie tutaj przy mnie, tak w zgodzie, spokojnie. No i ta żona mówi do męża, słuchaj mężu, no co ja ci mogę dać? Tak powiedz, co ja mogę ci dać? No ja bym chciał czyste skarpetki i czyste koszule. Duszpasterz mówi, ja myślałem, że go wywalę przez okno. On, ale kiedy potem zostali we dwóch, mówi, proszę pana, pan kłamie. Pan nie chce od żony czystych koszul i czystych skarpetek. Pan chce dużo więcej. My redukujemy nasze pragnienia. Proszę mi wierzyć, myśmy zredukowali nasze pragnienia. Bóg przychodzi do nas, pragnąc dać nam wieczność, to co mówiliśmy, no nieprawdopodobne, życie nieskończone, a ktoś się tak uprze, że chce właśnie tylko ten model komputera, tylko tą pracę, tylko te studia skończyć, czy mieć urodę, czy mieć mieszkanie, żeby mieć grzeczne dzieci. Jest taki fragment Księgi Rodzaju, gdy Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola jego brat Ezaw, znużony, i rzekł do Jakuba, daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony. Jakub odpowiedział, odstąp mi najprzód twój przywilej pierworództwa. Ezaw rzekł, skoro niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworództwie? Na to Jakub, zaraz mi przysięgnij. Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił swoje pierworództwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak oto Ezaw zlekceważył przywilej pierworództwa. Sprzedajemy za miskę jedzenia nieraz wielkie rzeczy, proszę Państwa. Ogromna część ludzi ma poranione serce. Serce, przepraszam, które nie krzyczy. Wyje z bólu. Niech mnie ktoś pokocha. Niech mi ktoś powie, że jestem silny, wartościowy, mądry. I kiedy przychodzi diabeł i mówi, dam ci na godzinę zapomnieć o tym twoim problemie. Sprzedasz mi swoje dziecięstwo, Boże? Sprzedasz Chrystusa? Sprzedasz Kościół? Sprzedasz swoją wiarę? Wielu ludzi mówi, sprzedam. Daj mi tylko miskę. W jedną sobotnią noc, w jeden wieczór. Może ktoś z Państwa, nie daj Boże, przeszedł to na wakacjach. Sprzedajemy wielkie rzeczy. Mąż sprzeda nieraz. Żonę, dzieci sprzeda za to, że jakaś młodsza panienka będzie mówiła, jesteś genialny. Sprzedajemy. Redukujemy właśnie nasze pragnienia. Daj mi proszek od bólu głowy. Demonie, uśpij mnie, bo mnie tak po prostu boli serce. Jezus mówi, ja ci to wyleczę. Ja ci to wyleczę. Proszę Państwa, my jesteśmy w sytuacji, że siedzimy u Pana Boga w poczekalni, w Jego przychodni. Czeka się nieraz na uzdrowienie serca. Tak jakby w poczekalni do dentysty przyszedł ktoś i mówił, a może zastrzyk z morfiny? Przestanie boleć. Może zastrzyczek z morfiny? Bez borowania będzie szybciutko. Miło, tylko że za godzinę przestanie działać, czy za parę godzin. I diabeł, my siedzimy w poczekalni u Pana Jezusa, czekamy na wizytę, czekamy na cały proces leczenia. I chcemy, żeby to było szybko. Proszę zwrócić uwagę, jak wielu ludzi wyjeżdża w podróż, Londyn, Dublin, jeszcze gdzieś tam dalej. I wiedzą, że to na początku trzeba będzie stać na zmywaku, potem będą kłopoty, trzeba będzie mieszkać w jakichś trudnych warunkach. Ale mają nadzieję, że w końcu jakoś się ustawią w życiu, jakoś się urządzą. A z Panem Bogiem, Pan Bóg mówi, ja też, kochani, wam uzdrowię serce. Ono przestanie tak wyjść z bólu. Tylko to potrwa trochę. Ile to potrwa? No Panu Bogu nie zadajemy tego pytania ile. Nie zadajemy Mu pytania ile. Na pocieszenie powiem, że jak Żydzi wyszli z Egiptu, to ktoś dokładnie powiedział, że do ziemi obiecanej mieli taki kawalątek, że pijany wielbłąd by trafił. A oni 40 lat się. Także proszę Państwa, 40 lat tak się serce zmienia gdzieś. Ale z Chrystusem, On naprawdę to czyni. A my mówimy, nie, to jakiś proszek od bólu głowy. Szatan stosuje dwie metody. Więc pierwsza, o której mówiłem, rzuca nam ochłap, żebyśmy sprzedali pierworództwo i Boga samego, lekarza, za byle co, za zabawkę. A kiedy to nie poskutkuje, kiedy ten komputer, kiedy ta piękna dziewczyna, którą sobie jakiś chłopak wymarzył i już w końcu pojął ją za żonę, kiedy stanowisko w biurze, w banku, w pracy, kiedy zdobycie dyplomu, na które czekamy, dostaliśmy i nadal jest problem. I nadal jest problem, że jestem smutny, że jestem niedowartościowany. I wtedy człowiek się zaczyna orientować, że już byle co go nie zaspokoi. To szatan stosuje drugą metodę.
próbuje Cię przekonać, że to, co pragniesz, że Twoje pragnienia w istocie są złe, że Ty jesteś zły, że nic z tego nie wyjdzie, nie dostaniesz tego. Pewien pan miał kłopoty w małżeństwie. Przepraszam, na czym szatan wygrywa? My nie odróżniamy własnego głosu od głosu diabelskiego. Proszę Państwa, zapamiętajcie to zdanie, proszę Was. Nie odróżniamy własnego głosu od głosu diabelskiego. Pewien pan miał kłopoty w małżeństwie. No z żoną mu nie wychodziło i nagle przychodzi mu do głowy pomysł. Pójdę w pracę. Założę firmę. No żona może sobie jakiegoś przyjaciela znaleźć, jak ją nie będę zaniedbywał. A niech sobie znajdzie, no ona sobie życie ułoży, ja też może znajdę jakąś przyjaciółkę. I facet nie wie, że szatan mu dokładnie wstukuje w tej chwili w twardy dysk program na życie. Że to nie jest jego. Rozumiecie? My nieraz chwytamy myśl demona jako naszą myśl. A pójdę, rzucę wszystko, a pokłócę się, a puszczę się, a upiję się. To nie jest moja myśl. Nie odróżniamy tego głosu. Zdezerteruj, zwiej duchowo. Szatan pierw nas usypia i wgrywa nam coś w nasze myśli. Tego się trzeba nauczyć odróżniać. A przecież Chrystus powiedział, jeszcze raz to przypomnę, kochani, my nie jesteśmy źli. Zło w nas jest, ale to nie jest dno serca. Ezechiel mówi, zapisuje słowa Boga, i dam wam nowe serce i ducha nowego, tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce z kamienia, a dam wam serce z ciała. Powtórzę, my mamy dobre serce, chociaż na to serce zostało wylane nieraz wiadra pomyj i brudu. Myśmy swojego czystego serca niektórzy już dawno nie widzieli. Dawno żeśmy się z nim nie spotkali, ale ono jest dobre, my jesteśmy dobrzy. Ja Państwu mówiłem ten przykład, przy jakich filmach płaczemy, przy pornograficznych, czy przy tym, jak do papieża strzelali. Kochani, przepraszam, jeśli jakiś pan, nie wiem, będzie u swojej kochanki na frywolnych uciechach i dostanie telefon, że jego syn ma połamane nogi, leży w szpitalu na Ojomie, to każdy wyjdzie z tego domu i pojedzie do szpitala, bo ma dobre serce. A jeśli w szpitalu, będąc przy umierającej matce, dostanie telefon, że kochanka go właśnie zaprasza na bardzo miłe party, zastanówcie się, w nas jest grzech, w nas są pokusy. Ale gdybyście teraz się dowiedzieli, jeśli ktoś z Was może planuje grzech na dziś, na jutro, są różne sytuacje, ale gdybyście się dowiedzieli, że matka umiera, że ojciec umiera, gdybyśmy się dowiedzieli czegoś strasznego o naszych bliskich, o Kościele, przepraszam, się dowiedzieliśmy o śmierci papieża, to Polska była przez tydzień inna. Tylko przez tydzień. Znaczy potem się możemy dyskutować to pokolenie od P2. Ale zwróćcie uwagę, gdybyśmy byli źli, to często ludzie do mnie przychodzą i mówią, jestem przeciwny, jestem zły, jestem opętany seksem, chciwością, alkoholem, zazdrością, jestem zły. To przepraszam, cudów nie ma. Kamień się nie rozpłakał po śmierci papieża. Koty nie płakały w Polsce. Psy nie płakały. Kto płakał? Myśmy płakali. Dlatego, że mamy na dnie dobroć, rozumiecie? To był taki błogosławiony czas od Pana Boga. I teraz to była zachęta, szukaj tego w sobie. Ktoś cię oszukał, ktoś ci to serce wstawił do gabinetu krzywych luster. One jest wykrzywione, ale to lustra tak pokazują. My jesteśmy w istocie dobrzy. I pragnienia nasze, jeśli pójdziemy za nimi, do tego nas doprowadzą. Ja zresztą nieraz w rozmowach duszpasterskich, kiedy ktoś mi mówi, jestem zły. Jestem zły, proszę się, jestem zły, ja się nie modlę, ja się matce pyskuję, ja mam pożądliwość, ja mam to. Ja mówię, dobra, Boga nie kocham, nie kocham Boga, nie jestem chrześcijaninem. Ja mówię, tak? Dobra, dawaj krzyżyk. Zdejmuj krzyżyk. Przynieś mi Pismo Święte, dzisiaj o 18 swoje. Pojedziesz do parafii, wypiszesz się, powiesz proboszczowi, że wychodzisz z kościoła katolickiego. Nigdy w życiu już nie przychodź do kościoła na mszę świętą. Nigdy w życiu się nie wyspowiadaj. Pamiętaj, Jasna Góra od dziś nie jest twoja. Maryja nie jest twoją matką. Pamiętaj, papież już nie jest twój. No to jak? I ja ci pozwalam. Puść się na całość. Ja biorę to na siebie. Idź, grzesz. Nie, to ja tak nie chcę. No to jak to jest? Nie kochasz tego Boga, jesteś grzesznikiem? No nie, może to tak do końca to nie jest. Bo nie jest, proszę Państwa, bo właśnie jest to kłamstwo. 90% ludzi, 95% ludzi, którzy do mnie przychodzą, jestem zły, niedobry, grzeszny. Ja wiem, że ludzie przychodzą do księdza często po grzechu, po kłopotach, ale jakie to jest potworne kłamstwo, którym zostaliśmy zaszczuci. I dlaczego? I wtedy boimy się pójść w pragnienia. Oj, proszę księdza, jak ja pójdę w pragnienia, to się sam napiszę scenariusz jakiegoś horroru albo filmu pornograficznego. Idź w pragnienia, przejdziesz przez pokój, gdzie twoje pragnienia zostały skrzywione, zdeformowane. Przejdziesz przez pokój. Nie zatrzymuj się w nim, nie rozważaj tych myśli. Ale to nie jest dno. Idź dalej.
Szatan nas potrafi właśnie to, co mówiłem do Państwa przed miesiącem, chwilę obecną rozciągnąć na wieczność. Jeśli ktoś ma dołek, depresję po grzechu, to mówi, nie, to już jest całe moje życie, to już takie będzie do końca moje życie. Nie, przeciwstawiaj się mu. Jakub pisze, święty Jakub w Piśmie Świętym. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przeciwstawiasz się diabłu? Mam depresję, mam doła, to zapalam świeczuszkę przy figurce Matce Bożej i zaczynam odmawiać różaniec. Mam totalnego doła, wszystko mi dookoła wiruje. To za godzinę koroneczka, 5 minut. Tam nie jest napisane, pokonaj diabła. Stryknij i już. Przeciwstawiaj się mu, po prostu utrudniaj mu życie. Krzyżyk w ręku trzymaj. Jedziesz w tramwaju, trzymaj krzyżyk, różaniec w ręku. I co jest napisane? Nie jest napisane, wiesz, a diabeł powie, no dobra, no to teraz ci odpuszczę. Nie, tu jest napisane, a diabeł ucieknie od ciebie. Ucieknie! On się ciebie przestraszy. Jeszcze raz przypomnę naszego diecezjalnego egzorcystę, którego zapytał redaktor, czy ksiądz się boi demona, jak wyrzuca złe duchy? Czy ja się boję? Ja widzę, jak on się mnie boi. Tylko my mu się nie przeciwstawiamy. Łykamy to kłamstwo. Diabeł przychodzi i mówi, jesteś beznadziejny. A my mówimy, tak, jestem beznadziejny. Łykamy i przestajemy mu się przeciwstawiać. Powtarzam, Pismo Święte nie mówi, weź, nie przejmuj się diabłem. Nie, przejmuj się, on jest, on cię kłamie. Przeciwstawiaj mu się, rozumiesz? Rób mu różne numery. Właśnie, że różyczkę przyniesiesz do obrazu Jezusa Miłosiernego, że lampkę zapalisz Matce Bożej, że sobie powiesz, pojadę na pół godziny do racji do jezuitów. Mam totalnego doła, ale będę mu się przeciwstawiał. Jeszcze go za ogon pociągnę na koniec, no. Proszę Państwa, można mu się przeciwstawiać, a ucieknie od nas. Natomiast kiedy się poddasz, kiedy kupisz jego wszystkie kłamstwa, no niestety nie ucieknie od ciebie. Będzie cię coraz bardziej zniewalał. I dlatego, co możemy zrobić? Poznać nasze pragnienia. Wielu ludzi ukrywa swoje prawdziwe pragnienia. Żyją takim opakowaniem, proszę Państwa, nie chcę tu generalizować, ale spotykałem ludzi nawet mocno zaangażowanych w duszpasterstwo, którzy rzucali jak slangiem, co słychać? Jezus jest dobry. Pan nas kocha. Fantastyczne mieliśmy spotkanie duszpasterskie. Fantastyczną pielgrzymkę mieliśmy. Fantastyczne rekolekcje mieliśmy. A dlaczego tak się często denerwujesz? A dlaczego tak z żoną się posprzeczacie nieraz? Skoro wszystko jest tak fantastycznie. Ja Państwu mówiłem, że Jezus, żebyśmy poznali nasze pragnienia, dopuszcza do depresji, dopuszcza nieraz w naszym życiu grzech. Tak nas nieraz trzyma za kołnierz i próbuje nas z tego grzechu wyciągnąć, ale w końcu mówi nieraz Pan Bóg, wiesz co, to już zobacz, czego Ty chcesz. I nagle najświętsi ludzie i, przepraszam, i osoby duchowne potrafią tak upaść bardzo. Zobacz, czego Ty naprawdę chcesz. Internet to szatańska sprawa, ale ilu ludzi dowiedziało się przed internetem, kim oni są naprawdę? I do dzisiaj, proszę Państwa, przypomnijcie sobie ostatnią wizytę przed ekranem, kiedy nikt na Ciebie nie patrzy, nikt do domu nie przyjdzie i możesz stukać, gdzie chcesz, jak chcesz. To jest diabelska maszyna, ale ta diabelska maszyna, spotykałem ludzi, którzy przez internet, przez te różne kontakty wplątali się w potworne sprawy. Wyszli z tego, no i szczęście w nieszczęściu i nieszczęście w szczęściu. Skontaktuj się ze swoim ja, a skontaktujesz się przez swoje pragnienia. Wielu ludzi nie gadało sami z sobą, z głębią swojego serca naprawdę dawno. I dlatego ich życie jest sztuczne. Dlatego ich życie dokonuje się na poziomie opakowania. Przyjrzyj się swoim pragnieniom. Proszę Państwa, jeśli ktoś... Ja bardzo często z tego miejsca mówię, jeśli zgrzeszyć, idź natychmiast do spowiedzi. Ale proszę Państwa, jeśli ktoś chodzi do spowiedzi tylko ze strachu i tylko po to, żeby mu ksiądz zlikwidował wyrzuty sumienia, to ja Wam powiem prowokacyjnie, ale to ustalcie z księdzem spowiednikiem, że jak zgrzeszysz, to może nie leć do spowiedzi od razu, tylko zastanów się, dlaczego chcesz iść do tej spowiedzi. Niektórzy nawet proponują sprawę trudniejszą. Jeśli chodzisz do kościoła tylko ze strachu, ojej, żeby grzechu nie było, ojej, żeby grzechu nie było, to wiesz, może w którąś niedzielę nie idź do kościoła. I zastanów się, po co ja w ogóle chodzę do kościoła, czego ja tam szukam, czego ja pragnę. Tylko takie eksperymenty lepiej skonsultować z księdzem, bo tu indywidualne przypadki mogą mieć różne odmiany. Ale proszę Państwa, przyjrzyj się swoim pragnieniom. No, nasze pragnienia strasznie zamulają grzechy, ale ktoś powie, ja nie mogę z nich zrezygnować. To niektórzy mistrzowie życia duchowego mówią tak. Chcę zgrzeszyć. No chcę, proszę księdza, ale niestety nie umiem się temu oprzeć. To poczekaj 15 minut. Zanim się rzucisz do lodówki na ten seans i nabożeństwo obżerania, to usiądź przed lodówką, 15 minut posiedź i zastanów się, czego ty tak naprawdę chcesz. Jeść ci się chce? Nie, pocieszenia ci się chce.
dojdziesz do naprawdę nieprawdopodobnych odkryć. Jak jeden pan opowiadał, szedł ulicą, zobaczył piękną kobietę, no i oczywiście odruch, ależ tam, prawda, antylopa idzie. No i pierwszy odruch. Dlaczego on pragnie tej kobiety? No seks, no pożądanie. Nie. Czy państwo zauważyliście, że męskość wiąże się w naszej subkulturze z pięknymi kobietami? Wygra Schumacher jakiś bieg, szampan i od razu dwie piękne panie obok niego. Jest salon samochodowy we Frankfurcie, piękne samochody, no i gelsy oczywiście obok tego. I facet kojarzy, jeśli ja tą kobietę zdobędę, to nie chodzi tutaj o seks, a przynajmniej nie tylko o seks, to ja będę mężczyzną. Posłuchaj swoich pragnień. W masturbacji nie chodzi często o seks i o doznania erotyczne. Tam jeszcze o różne inne rzeczy chodzi. Posłuchaj pragnień, a dojdziesz do twojego serca. Wiecie, jak się kończą filmy o porwaniu dzieci. Prawda? Na początku porwali jakieś dziecko, cały film szukają, no i w końcu policja już po półtorej godzinie wpada, rozwala drzwi, obezwładnia tego porywacza, otwierają, a taki dzieciaczek siedzi skulony, trzęsący się gdzieś w rogu garażu, płacze, wychudzony, policjant go bierze na ręce. Kochani, jak pójdziecie za swoimi pragnieniami, to na dnie serca spotkacie samego siebie, takiego trzylatka, pięciolatka, roztrzęsionego i przestraszonego życiem, który od dawna krzyczy, ja tu jestem, ratuj mnie. A ty zamiast mówić, siedź tam cicho, gnoju, siedź tam cicho, teraz jadę robić karierę, teraz poderwałem nową dziewczynę, teraz zrobiłem kasę, żebyś się tam nie odzywał, a jak będę na przyjęciu, to żadnych łez, żadnych numerków, tylko pamiętaj, twardy jestem. A on tam siedzi biedak w garażu i trzeba iść za tymi pragnieniami, za odruchami. Naprawdę w tych naszych różnych szaleństwach grzechu, erotyka, pieniądze i tak dalej, nie chodzi o to. To ten mały nam rozrabia tam. Stuka nam w podłogę. Ja tu jestem, ratuj mnie. Ja się ciągle boję. A my mówimy, siedź cicho, nie boisz się. Pójdę na siłownię, pójdę na fitness, zaraz mi się poprawi. A do niego trzeba dojść, jego trzeba uratować i Chrystus chce to zrobić. A drogą do tego, niteczką, nitką, po której pójdziemy, żeby go odnaleźć w tym labiryncie, są właśnie nasze pragnienia. Nasze serce krzyczy przez pragnienia. Tylko trzeba znaleźć je prawdziwe. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dlatego Kościół mówi o rachunku sumienia. Usiąść w ciszy i wsłuchiwać się w swoje nerwy. Dlaczego się dziś zdenerwowałem? Dlaczego dzisiaj tak matce odprysknąłem? Rozum mówi, bo jest głupia. Nie. Ja się coś za bardzo wściekam w tych sytuacjach. Dlaczego się zaniepokoiłem, kiedy koleżanka zadzwoniła, że będą tam na studiach jakieś tam wybory, coś? O, dlaczego? A co mnie to tak da? Wejść przez pragnienia do swojego serca i zaprowadzić tam Pana Jezusa i tego dzieciaczka z tego garażu po latach, kochany, po latach wydobyć. Jezus go, przyszedłem leczyć serc rany. Przyszedłem leczyć wasze serca płamane. Przyszedłem leczyć wasze chore dzieciństwo. Przyszedłem was leczyć. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Bogu, który jest lekarzem naszych wnętrz. Przedstawmy nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie w słowach konsekracji, oto ciało wydane za Ciebie, oto krew dla Ciebie przelana, usłyszeli i dostrzegli dla siebie światło nadziei i ratunku. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich ludzi, którzy są w jakimś kryzysie życiowym, w zamęcie, którzy nie mogą odnaleźć wewnętrznego pokoju, by po swoich pragnieniach doszli do prawdy o swoim sercu. Nie bali się spojrzeć w swoje pragnienia, by zeszli na samo dno serca i odnaleźli tam to żywe serce, dobre serce, o którym mówi Bóg. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich studentów i pracowników nauki, którzy w najbliższych dniach będą rozpoczynać rok akademicki, by ich praca, nauka, studia służyły poznawaniu rzeczywistości doczesnej, ale także prowadziła głębiej do poznawania Boga i wieczności. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych przyjaciół z dawnych lat studiów, przyjaciół do dnia dzisiejszego, którzy dzisiaj pragną za siebie nawzajem się modlić i nas pragną zaprosić do tej modlitwy. Dla wszystkich geografów, 40. rocznicę rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Wspomnijmy ich przyjaciół, którzy odeszli do Pana. Niech będą zbawieni. Ciebie prosimy. I pomódlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy się przeciwstawiali, abyśmy wytrwali, abyśmy walczyli, abyśmy się nie poddali,
Jezus powiedział: uzdrowię wam serce, złapmy go za słowo. Wierzmy, że to jest prawda, że to nie był żart. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, motorem naszego życia też często jest zazdrość, sukces doczesny, powodzenie, znajomości, układy. Wyłącz nam to wszystko. Zrób to delikatnie, abyśmy się pozbierali i spraw, aby źródłem naszego życia była miłość do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.